Witam serdecznie, Luka z tej strony, zapraszam was na film związany z wstawianiem programu audio. Kilka słów zanim zaczniemy. Takie małe info dotyczące mojego kanału. Wracamy w końcu do nagrywania programów związanych z programami. Raczej z programami. Ogólnie zaczynam wracać do systemów operacyjnych. Chęci mi się wróciły do nagrywania programów w końcu. Mam kilka nowych programów do nagrania. Będzie prawdopodobnie przeinstalowany system, niestety, bo mam troszeczkę problemy. Wracamy, bo widzę, że wam się spodobało to na kanale. Wracam w końcu do tych rzeczy, co potrzebuję. Cieszę się, że mam przede wszystkim prawie 10 tysięcy wyświetleń. Dla mnie to jest bardzo dużo. Aż jestem podziwu, myślałem, że będzie mniej. Dziękuję wszystkim za to. Przede wszystkim dziękuję Łukaszowi za to, że niektóre osoby mnie wspierają. Dziękuję oczywiście Marcie, bo Marta też trochę też pomaga. Dziękuję przede wszystkim wam. Też dziękuję hejterom, bo też mi pomagają, że po prostu też niektóre materiały naprawdę były gorszej jakości. Postaram się wam nową wersję tych programów jakby to nagrać. Będę miał kilka nowych pomysłów i szczególnie jednej osobie chcę powiedzieć, że to, co ja obiecałem rok temu związane z komputerem, ja dotrzymam to słowo, tylko muszę poczekać, aż kilka rzeczy się zrobi. Jeszcze pieniążki muszę uzbierać, mam nadzieję, że będzie troszeczkę uzbierać, muszę pieniążków. Jeszcze poczekaj troszeczkę, będzie wszystko w porządeczku. No, zaczynamy. Ja takie trochę info zrobiłem. Przepraszam, ale niestety chciałem powiedzieć, co się działo ze mną, dlaczego nie było, tylko były let's play'e. Po prostu odechciało mi się nagrywać programów. Niektóre po prostu już miałem dosyć, nie miałem pomysłu, wracam do tego, mam kilka nowych programów, które chciałbym pokazać i widzę, że muszę wywalić jeden program, bo się ściągnął niepotrzebnie. No to zaczynamy. Chciałbym wam pokazać sposób, żeby ustawić program, żeby wam muzyka grała na wszystkich głośnikach. Nie zawsze trzeba, możemy ustawiać w tu, jest ustawiony na 7.0, mam 7 głośników, jak wam kiedyś pokazywałem, i tutaj mam wszystko zaznaczone i dodatkowo opcje, musimy sobie zaznaczyć filtry i mamy codec audio. I tutaj mamy mikser. Oczywiście możemy sobie opóźnienie tych kanałów możemy dać. I tutaj jest po polsku. Ja używam kodeku FFD Show. Jest bardzo dobrym kodekiem, jeden z lepszych kodeków. I tutaj mamy konfiguracja miksera. Jeżeli wam nie wszystkie głośniki macie tak, jak powinny być, najlepiej zrobić dobry Solar Precision Logic albo dobry Precision Logic 2. Zobaczymy, czy będą działały polskie napisy, bo chcę zobaczyć. Bob czuł strach na myśl o podróży. Możemy sobie zrobić oczywiście krok.
kreatyw graficzny, korektor graficzny, czyli możemy sobie ustawić, możemy sobie jakiś tam ustawić, na przykład więcej basu tutaj mamy, więcej takich sopranów, możemy tutaj tak zrobić, powiedzmy takie coś. Takie na przykład i zobaczymy, jakie to teraz. Wyruszyli, by znaleźć nowego pana. Czytaj ustawienia Winampa. Możemy sobie ustawić ustawienia Winampa. Zmiana kanałów możemy sobie zrobić. Emisja LF, a opóźnienie sobie możemy zrobić. Redukcja z szumów, oczywiście sobie zrobimy redukcję z szumów, próg taki i mniejsze szumy będą. Co tam jeszcze jest? Filtry, ikonki, strumieniowe ustawienie takie. Przede wszystkim najlepiej, jeżeli wam nie będzie działało, wszystkie głośniki, nie będzie wam mówiło po polsku, czy tam jakieś nie w ogóle nie będzie słychać, najlepiej to zrobić właśnie mikser i dobry Precision Logic albo dobry Precision Lav. Ustawienie głosu możemy sobie zrobić, głos na 130, otoczenie damy na przykład też na 140, lew też na 140, wydrukuj stereo, zastosuj i koniec. To jest taki, subskrybujcie, komentujcie, łapeczkę w górę, ja uciekam. Może dzisiaj już nie nagram, jeszcze wam pokażę różnicę między tym i zobaczymy. I dostosuj macierze, możemy sobie dostosować, normalizuj macierze. Ja już widzę, że źle jest. Że ten ojciec to matka. Zbrodnia popłaca. Nie bój się sparzyć. Orlando, Floryda. Przegapić taką okazję to zbrodnia. I już jest ustawione, jak powinno być. Trzymajcie się, subskrybujcie, komentujcie i polecam ten filmik. Muminki są minionki są fajne, polecam, na razie, trzymajcie się, papa, do usłyszenia.